Wojewódzki. Figurski. W dobrej formie od rana. Tylko w radiu. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Czy to jest producent Pozytywek? Tak, no, witam serdecznie. Witam serdecznie. Tak. Warszawa się kłania firma Tabu. Jesteśmy producentami galanterii gumowej, między innymi prezerwatyw. Proszę pani, tak. Podpisaliśmy w tej chwili kontrakt z Radosławem Majdanem i on będzie wchodził w życie latem. I mamy takie pytanie, czy u państwa można by zamontować w prezerwatywach i w automatach do prezerwatyw takie małe pozytywki? Czy państwo moglibyście taką usługę nam zrobić? Po prostu wie pani, przy otworzeniu, dzień dobry pani Misiura, ja jestem specjalistą do spraw PR, reklamowy. Proszę pani, w momencie, kiedy otwierałoby się pudełeczko, to wtedy leciałaby melodyjka, w tej chwili tutaj jeszcze trwa dyskusja, czy to byłby to hymn Pogoni, w której grał Radosław Majdan, czy może hymn narodowy, bo przecież też grał w polskiej reprezentacji. Proszę pana, a ja bym chciała, żeby państwo... Takie zapytanie może wystosujemy. Tak, bardzo proszę mailem. Bo wie pani, są takie kartki poświęteczne, gdzie jak się otwiera, to jest tam lulaj, że jest uniu. Tak, jesteśmy w stanie to zrobić. Pani powie, jaki to jest koszt takiej jednej pozytyweczki? Proszę pana, ja bym się musiała zorientować w tej chwili. Rozmawiamy o dużym nakładzie, to najmniej 200 tysięcy. Proszę pani, a czy jest taka szansa, żeby tę prezerwatywę tak uzbroić, żeby pod tym zbiorniczkiem na nasienie była ta pozytywka, że w trakcie wkładania gumy też mogła być odtwarzana melodia? Czy to nie, jak pani myśli? Proszę pana, ja bym prosiła, żeby mi te informacje przysłać mailem i ja się postaram jak najszybciej dać odpowiedź. No, bo proszę pani, czytaliśmy też, ja nie wiem, czy państwo już dysponują tym wynalazkiem, że podobno te pozytywki reagują też na wilgotność. Że w momencie ejakulacji też może się uwalniać wtedy melodia z tej pozytywki. Czy państwo już dysponują czymś takim? Wie pan co, no w tej taki chwili... Taki czujnik, wie pani, czujnik rozumiem. Wilgoci, no. Czujnik wilgoci, ja bym się musiała zorientować. Ja bardzo proszę dobrze. O te wszystkie zapytania, przysłać mi mailem. Dobrze. A proszę mi powiedzieć, bo... my tu zrobiliśmy ankietę, proszę pani, według tej ankiety nasi klienci byliby najbardziej zainteresowani tą reagującą na wilgoć. Na krople, tak. Dobrze, ja bardzo proszę o wszystkie te zapytania w mailu i mam jeszcze pytanie. Tak. Bo czas realizacji to państwo na kiedy było? Nie, spokojnie, proszę pani, to na czerwiec. Wie pani, świetnie, to zupełnie nie widzę problemu. Mam jeszcze taką prośbę, ponieważ ankieta jeszcze nie została zamknięta. A czy pani na przykład w swoim życiu intymnym byłaby zainteresowana użyciem prezerwatywy? Nie, proszę pana, nie byłabym. Z pozytywnych. A pani nie używa? Ze względów higienicznych, jakie to by były przeciwwskazania? Proszę pana, takie, że nie używam prezerwatyw. Aha, rozumiem. A jak się pani zabezpiecza, A to są bardzo prywatne pytania i nie zamierzam proszę pani, my jesteśmy po prostu w trakcie ankiety w tej chwili. Rozumiem. Czyli pani by nie zezwoliła na wprowadzenie pozytywki do pochwy? Nie, rozumiem. Bardzo proszę o... A po prostu maila napiszemy, na adres dobrze. aneta@pozytywki.pl. Dobrze, to przyjdzie mail z taburze włakow.pl, dobrze? Dobrze, a my się tutaj jak najszybciej zorientujemy i damy odpowiedź. Dobra, tak? Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki Figurski. Poranny WF. Poranny WF. S-Rock. Ale wyobrażasz sobie tak... I tak. Nie,